Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Siema, widzowie, tak jest! Udało mi się w końcu zakupić nowy fotel gamingowy. Długo z tym zakupem zwlekałem, ale jednak stwierdziłem, że po tym, co zobaczycie teraz, no to było konieczne. Rurku, powie mi ktoś, dlaczego ten fotel jest tu tak upierdolony. Jak się latem siedzi z spoconymi udami, to nie dziwne, że ta skóra potem odchodzi. Ale to nic, mi to wyszło na dobre. Ponieważ jak tu sami widzicie, mam nowy fotelik Gamvis Premium Class Gaming. A wiecie co to znaczy? Plus 10 do skilla. W każdej gierce będę wymiataczek. Jest to filmik początkowy z remontu mojego pokoju. Ponieważ od czegoś trzeba zacząć, więc pierwszy wymieniam fotel. Potem prawdopodobnie ułożę sobie pianki akustyczne na mojej ścianie, wymienię ten mebelek, który no już nie jest pierwszej młodości. Jest... no, starszy ode mnie. Zatem nie martwcie się. Będziecie uczestniczyć w każdym procesie ewolucji mojego pokoju. Ale żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i uczestniczyć w całym remoncie, no to koniecznie musicie teraz zostawić suba na moim kanale. Tutaj macie czerwony przycisk. Jeśli go klikniecie, będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmem. A tutaj na pudełeczku jeszcze macie mojego Instagrama. Tam często wrzucam jakieś fotki, storiesy, więc... bądźcie na bieżąco. Rzecz jasna, wy w całym procesie montażu tego fotela nie będziecie uczestniczyć, bo bym was zanudził na śmierć. A tego nie chcę, więc to będzie taki czysty, soczysty materiał o nowym fotelu do mojego studia. Ocew aksa. Prawie ten sam kadr, co przy moim najpopularniejszym filmiku, więc może i ten będzie jednym z najpopularniejszych. Ale ja już nie będę tutaj gadał, tylko przyjdę do czynu, przejdziemy do unboxingu. Więc pasowałoby tutaj wyczarować paczuszkę, ja się troszkę przesunę i na 3, 4... O kurczę, jest naprawdę duża. Może jeszcze nóż by się tylko przydał. No i luks, można opakowywać teraz. Tylko trzeba być, wiadomo, ostrożnym, bo to jest taki sprzęt, który jednak nie chciałbym, żeby źle wyglądał. Bo jak widziałem od góry, jak to jest zapakowane, bo chyba kurier tutaj sprawdzał, co jest. No pakunek, no może trochę mały minusik. O bezpieczeństwie warto rozmawiać z dziećmi od małego. Otwieramy. Pierwsze, dolne wrota. Trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Oho. Co to jest? Może ja to powinien położyć. Otworzę wam te wrota. Tak to wygląda. Tu mamy jedną wielką instrukcję. Widzisz mnie? Dobra, tu jest jeszcze druga kartka. O, lululul. Ale... fajna obudowa, ale fajny fotelik. Ciągnijmy sobie najpierw te poduszeczki. Welurowe poduszki. Welurowy dres, flexy, robi dobre buchy, ej. Czarniutkie takie, jeszcze jak będzie pokój szaro-biało-czarny, to będzie no klimatsownie, mogę się doczekać. Dobra, podkładam ją. Tu mamy nasze siedzisko. Specjalnie wziąłem sobie takie siedzenie, żeby tutaj pod pupką nie było skóry. Tylko takie materiałowe to siedzenie. Bo wiecie, jak tamten fotel skończył, więc nie chciałbym, żeby ten fotel skończył tak samo. Dobra, czekajcie. Założę sobie to. Tutaj mamy drugą poduszeczkę. Tym razem pod naszą dolną część kręgosłupa. Pod lędźwia. Mamy nasze oparcia. Wiecie, dlaczego taboret ma depresję? Bo nie ma oparcia. Ja pierdolę, kurwa. Jakie to ciężkie. To jest najcięższe z tych wszystkich elementów. I tu jeszcze jakaś paczuszka sejwonu. Wysłałem się w paczce. Naprawdę? Na serio? To już mi nie będzie potrzebne. Nie ma już żadnego pudełeczka, żadnych tutaj zawartości. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Tak to oto, widzowie, nam się tu prezentuje. Mamy tutaj wszystkie części, elementy naszego fotela. Gdzie jest instrukcja? Tu jest, dobra. Już myślałem, że zgubiłem. Coś czuję, że... troszkę czasu mi to zajmie. Meine Damen und Herren, gebruik der Schmullfunkcje. Beste klan, to o mnie, beste klan, to o mnie. Nie wolno się garbić, widzowie, nie wolno do góry nogami, nie wolno tak się iść. I co? Co, nie posiedzę se tak z Kasią? Nie, to reklamacja, reklamacja. Dobra, element dla kółka już gotowy. Teraz czas na same kółeczka. Tu mam nasze fikuśne kółka. Ładnie są spakowane. Pierwszy krok, wciśnij kółka. Okej, that's right. Sprawdzamy, dobra, git. A to kurna do czego? Takie skrzydła są. Łocie, pani, ja pierdzielę. ile śrubek tutaj jest, kochani moi. Dobra, nic tu nie ma, tu już nic nie ma. To jest gas lift, czyli nie wiem co, bo nie przetłumaczyli tego. Mam to sobie wcisnąć również. Chyba nie w tą stronę, no. Może tak i być, że nie w tą stronę. Dobra, wciśnięte. Jeździ. Jeździ. Siup, 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 siup. Przykręć mechanizm butterfly do siedziska przy pomocy śrub. Czyli teraz siedzisko, no to zjeżdżę stąd. Zdejmujemy to, bo jeszcze rozwalę. O, tyk, cyk. Teraz muszę sobie to ładnie tutaj odpakować. Okej, dobra. Ojojojojoj. Jak to pachnie nowością, aż mi szkoda będzie na tym siedzieć. Oj, już jakaś nitka poleciała, no już. Kolejny postęp, tylko teraz jeszcze podłokietniki muszę zamontować. Test. Widzowie, siedzę, udało mi się usiąść. Dociskam jeszcze tego gas lifta do mojego siedzenia, żeby to wszystko banglało. Po paru minutach męczenia udało mi się zamontować podłokietniki. Jeszcze tutaj kolejne dwie śrubki, ale już wiem, że nie będzie się ruszał podłokietnik, więc jest git. Melduję, pierwszy podłokietnik zamontowany. Okej, prace idą spokojnie, już dwa podłokietniki są, więc jak sami widzicie, pięknie się nam tu prezentują. Nie spodziewałem się, że ten fotel jest aż tak wysoki. To jest na najniższym poziomie, a ja tam mam jeszcze nogi zmieścić. A moje nogi nie są takie, więc będę musiał coś z tym zbiórkiem jak najszybciej zrobić, bo tak siedzieć nie będziemy. W sumie mieszczą mi się nogi, ale jakbym chciał bardziej podjechać, to no problem. Ja zabieram się za odpakowanie naszej głównej obudowy i zakładam ją tutaj. Ogólnie jeszcze zaraz, widzowie, dostaniecie taką małą specyfikację tego fotela. Jak on się sprawuje, jakie ma funkcje. Wiecie, takie podstawowe rzeczy, jakie nowy potencjalny użytkownik powinien wiedzieć. Więc ja wam zaraz to przeczytam, ale niczym to jeszcze rozpakuję obudowę. Tył to jednak mnie najbardziej jara. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. No piękne są te emblemanty i cała ta skóra, która tutaj jest z tyłu. Fajnie to wygląda, będę się obracał na live'ach dla was. Z tego co tutaj jest napisane, powinienem pierwszy te poduszki zamontować, ale ja sobie je wolę na końcu zamontować, żeby się teraz z nimi nie paprać. Do oparcia mamy zastosować śruby E. Po co śruby E? Na razie sobie metkę zachowam. Dobra, czekajcie, metkę sobie oderwiemy. Po dwie śrubeczki z każdej strony. Z takim fotelem, widzowie, to ja już na pewno anonimowo na one nie posiedzę. No coś za coś niestety. Ale od początku swojej kariery na YouTube o tym marzyłem. Żeby to zrobić, żeby polecieć z góralem i z rękiem w kosmos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine run. Tylko prawdziwy szef tak może. Oła, oła. Montuję jeszcze szybko te poduszki, bo one na pewno będą koksowo wyglądały, więc poczekajcie sekundę i już będziecie je widzieli na moim foteliku. Moi kochani, tak jak wcześniej wspomniałem, dodam kilka słów na temat mojego fotela. Cała podstawa fotela jest zbudowana z solidnej metalowej konstrukcji. Do tego mamy jeszcze tkaninę Hybrid Comfort. Maksymalna waga użytkownika, który na nim siedzi, może być 100 kg. No i oczywiście możliwość odchylenia Save Recline między 90 stopni a 170. Dobra, jeszcze tylko ochrona przed bąkami i już będzie zawsze luksusowy. Wszystko, co już miałem na dziś do powiedzenia, to powiedziałem, wszystko wam przekazałem, więc myślę, że jesteście świetnie doinformowani. Ja osobiście nie wiem, czy polecam jeszcze ten fotel, ponieważ użytkuję go dopiero z 2 godziny, ale myślę, że z tych tańszych foteli gamingowych właśnie do 800 zł jest on naprawdę fajny, przyjemny, ładnie wygląda i jest taki mocarny, więc ja jak najbardziej cieszę się ze swojego zakupu. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie tutaj subika na moim kanale. Macie przycisk przypięty do mojej koszulki. Szczelcie łapeczkę do góry i oczywiście napiszcie jakiś komentarzyk dotyczący tego filmiku. Ja już nie przedłużam. Widzimy się w kolejną środę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!